W sobotę w Raciborzu odbyły się międzynarodowe zawody pływackie Puchar Sprintu o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, podczas których nasi młodzi pływacy mogli nie tylko wykazać się swoimi umiejętnościami, ale również poradzić się doświadczonego i utytułowanego zawodnika. Zawody pływackie Puchar Sprintu, które odbyły się w pływalni raciborskiego SMS-u, to kolejna dla młodych pływaków okazja do tego, by zmierzyć się z zawodnikami z innych środowisk, czy poprawić swoje tak zwane życiówki. To jest też inspiracja do tego, żeby bardziej nad sobą pracować i zabiegać o to, żeby później na kolejnych imprezach sportowych, tych mistrzostwach Polski i życzmy sobie kolejnych, te sukcesy były jak najlepsze. Cieszy też to, że młodzież może, rywalizując z równolatkami czy osobami z innych klubów, jakby podnosić swoją samoocenę i dążyć do tego, żeby te wyniki były jak najlepsze. Gościem specjalnym tego sportowego wydarzenia był dwukrotny olimpijczyk Konrad Czerniak, który zaproszony jako wzór i przykład dla rozpoczynających swoją karierę w tej dyscyplinie, zdradził, co niezbędne jest w osiąganiu sukcesu. Na pewno trzeba ciężko pracować, też trzeba mieć odrobinę talentu do tego, motywacji, jednak myślę, że ciężka praca i lata wyrzeczeń i niepoddawanie się. No na pewno nieraz jest tak, że idzie nam ciężej, nie od razu przychodzą te sukcesy. Ja też swój pierwszy medal Mistrzostw Polski zdobyłem w wieku 17 lat, więc długo musiałem czekać, ale no ta cierpliwość pozwoliła mi dojść do wysokiego poziomu i, no i później kontynuowałem tą sportową karierę. Jak się okazuje, sportowych imprez pływackich w rzeczywistości nie jest tak wiele, dlatego szczególnie doceniony jest fakt, że na organizację takiego przedsięwzięcia decyduje się raciborska szkoła. Poza naszym cyklem Grand Prix, w którym praktycznie startuje cała Polska, to tych imprez lokalnych jest mało, dlatego tego typu inicjatyw nie sposób przecenić, bo jest to dodatkowa okazja do konfrontacji, bo przecież o tę konfrontację, o tę rywalizację w tym sporcie chodzi. A czy Pana zdaniem nasi raciborscy pływacy wyróżniają się na tle innych? Widać ich? No na pewno są widoczni. Trzeba zauważyć, że to są zawodnicy ze szkoły, w wieku szkolnym, prawda, więc często rywalizacja seniorska jest dla nich zbyt ciężka, ale w kategoriach juniorskich oczywiście, że ich widać, sięgają po medale na Mistrzostwach Polski Juniorów, no i na zawodach Grand Prix, także na pewno są widoczni. W organizacji zawodów Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz MKS SMS Wiktoria Racibórz wsparli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Racibórz, Starostwo Powiatowe oraz Klub Olimpijczyka Sokół.